Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Wow, cóż za istnieje jesienna aura. Mamy jesień, oficjalnie. Jak tylko wyszłam do ogrodu i zobaczyłam, ile jabłek dojrzało przez ten czas, jak nas nie było, a nie było nas naprawdę tylko 4 albo 5 dni, to jestem w szoku. Oczywiście popadało mocno, więc wszystkie chwasty na rabacie, która wydawała mi się, że jest wyczyszczona, po prostu szaleją. Dużo, i to dużo jest samosiejek. Na tych rabatach ja nie wycinałam przekwitniętych kwiatostanów bardzo często, ponieważ liczyłam na to, że się same wysieją. I powiem szczerze, że tak jak przeszłam po ogrodzie i zobaczyłam, ile jest tych samosiejek, to się przeraziłam, bo oczywiście w tej fazie jest bardzo ciężko odróżnić, co jest chwastem, co jest właściwą rośliną, więc zostawię to, myślę, że tak jak jest, i poczekam do przyszłej wiosny, wtedy po prostu zacznę porządnie pielić. No oczywiście jak będę widziała, że coś jest ewidentnie chwastem, to wtedy będę musiała to robić. Natomiast pracę w ogrodzie, jeszcze więcej. Dynie mają się fantastycznie, są ogromne, więc się nie mogę doczekać, kiedy po prostu już te największe ogarniemy i będziemy je wycinać na Halloween. No i oczywiście będę przystrajać dom, więc myślę, że w tym vlogu już powoli zacznę te dekorowanie domu na jesień. Poza tym, co jeszcze oprócz dyniek? Moje kukurydze są idealne, więc myślę, że dzisiaj może na kolację je ugotuję razem z masełkiem, z dzieciaczkami sobie zjemy. Kwiaty cały czas, słuchajcie, te lwie paszcze, ja już po prostu w pewnym momencie przestałam je ścinać, bo mi się jakby znudziły, więc to pokazuje, że jeżeli będę w przyszłym roku planowała robić wysiewy i wysiewała swoje kwiaty właśnie cięte do wazonów, to muszę mieć więcej gatunków, żeby móc tworzyć bardziej zróżnicowane bukiety, ponieważ cały czas te same kombinacje już po prostu mi się nudzą, więc lwie paszcze, no one po prostu wyglądają przepięknie, także radzą sobie doskonale, więc zobaczcie, to jest tak naprawdę wysiane raz i później przez cały sezon, aż do przymrozków, one kwitną. I im więcej je ścinam, tym po prostu jest ich więcej, także wow. Miałam przerwę z tymi lwiema paszczami przez długi czas, więc myślę, że teraz przygotuję sobie jakiś fajny bukiecik właśnie z nich. Do tego dalie, wow, wow, odmiana kafe ole. Po prostu kwiaty wielkości mojej głowy i dostaję pytania często: Beata, co ty robisz z tymi daliami, że one tak po prostu rosną? No nic nie robię, to jest taka odmiana, po prostu jej posadziłam, później trzeba będzie je oczywiście wykopać, ponieważ one boją się przymrozków i nie mogą zostać w gruncie, więc trzeba będzie je przechować. I tu jest dla mnie najtrudniejszy moment, ponieważ mi bardzo często te dalie usychały, więc albo usychały, albo gniły. Najważniejsze jest znaleźć odpowiednie miejsce do przechowywania później tych karp, bo one są po prostu wielkie. To są takie jakby, no wygląda to, jakby to wam opisać, korzeń buraka może, taki podłużny. I te karpy po prostu trzeba przez całą zimę przechować, żeby one nie wyschły, żeby one nie zgniły. No jest to nie lada wyzwanie, więc myślę, że będę się musiała nad tym porządnie zastanowić, gdzie i w jaki sposób je przechować. Oczywiście jest bardzo dużo podpowiedzi w internecie, natomiast ja nie mam piwnicy i myślę, że piwnica to by było idealne miejsce. Może strych? Słuchajcie, no właśnie, właśnie, więc murza mózgów, myślę, że może faktycznie strych będzie fajnym rozwiązaniem, garaż może nie do końca, bo tam, no właśnie, strych i garaż, tam może mysz wejść, więc no, więc będę musiała o tym oczywiście pomyśleć. Za altaną są donice z moimi cebulami tulipanów i powiem szczerze, że ja ich w tym roku w ogóle nie wyjęłam z tych donic i bardzo źle zrobiłam, więc nie wiem, w jakim one są stanie. Trzymam kciuki tylko, że nic im nie jest, bo trzeba będzie je wszystkie wyjąć oczywiście i posadzić na nowo. Więc część oczywiście będzie w donicach, część posadzę do gruntu. Bardzo dużo cebul już kupiłam, czosnków i tulipanów właśnie, żeby posadzić, bo to już lada moment, trzeba będzie je sadzić do gruntu. Och, no słuchajcie, sporo, naprawdę sporo rzeczy w ogrodzie. W domu oczywiście też, trwa rozpakowywanie, trwa pranie, no jest standardowo. Generalnie tak, nie wiem w sumie, czy podsumowałam ten vlog poprzedni, no wyjazd po prostu bajka. Bajka, naprawdę bawiliśmy się fantastycznie i śmiało mogę powiedzieć, że był to chyba jeden z naszych najlepszych wyjazdów we dwójkę. Super, naprawdę, hotel fantastyczny, miejscówka fantastyczna, bo tak jak wiecie, na Rodos, nie wiem czy wiecie w ogóle, my zatrzymaliśmy się na tej południowej części, na wschodzie, tak, na wschodzie wyspy.
no gdzie po prostu plaża była fantastyczna, gdzie tam nie było tych hoteli, wiecie, tak nagromadzonych, to nie były takie te wielkie molochy, tak jak na przykład tam jak bliżej lotniska pojechaliśmy, no to tam były hotele takie wielkie, tam po, wiecie, po 100, po 1000 pokoi, ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Więc ten nasz hotel miał chyba tylko 40 pokoi, to było czuć, po prostu to jest hotel, który celowo i z premedytacją wybraliśmy adults only, czyli tylko dla dorosłych i w takim hotelu po prostu można wypocząć, także myślę, że to był naprawdę bardzo udany wyjazd, udał nam się hotel, udało nam się po prostu wszystko, no oby takich wyjazdów częściej i więcej, bo myślę, że zregenerowałam siły i na nowo z mężem poczuliśmy się jak para, a nie tylko jak rodzice, także raz na jakiś czas naprawdę myślę, że to jest taki klucz do tego, żeby w związku było fajnie. Dobra, nie będę się rozgadywała już w tej kwestii, bo także przed nami bardzo dużo pracy właśnie przed zimą, ale to myślę, że wszyscy tak mają. Zaraz tak naprawdę, tak dosłownie za 15 minut powinnam wyjechać, ale jeszcze muszę coś zjeść, słuchajcie, mam rosół z wczoraj, także jadę dzisiaj do Susan Gray, nie wiem czy pamiętacie, Susan odwiedziłam w sumie pierwszy raz chyba z zeszłym roku i to tak szybko minęło. Susan Gray to jest sklep internetowy, gdzie możecie kupić meble i rzeczy z ratanu, ale nie tylko. Jak się okazało, że właścicielka po prostu mieszka w tym rejonie co ja, znaczy w sumie no trochę muszę dojechać, ale generalnie jesteśmy obie spod Szczecina, więc upatrzyłam sobie pojemnik ratanowy, taki na deszczówkę. On wyglądał fantastycznie, więc sobie go zamówiłam. No i jadę go odebrać, natomiast myślę, że pewnie na tym nie poprzestanę. Chciałabym obejrzeć, co takiego w sklepie jeszcze się znajduje, w magazynie, ponieważ wiem, że była ostatnio dostawa, także bardzo chętnie pooglądam po prostu rzeczy, co takiego nowego się pojawiło. A jak wiecie, jeśli chodzi o wiklinę, ratan, kosze, to ja po prostu je uwielbiam. Mam na tarasie dwa krzesła od Susan Gray, właśnie ratanowe. Kupiłam je tylko tak po prostu na chwilę, ponieważ ja planuję zmienić stół, żeby był już cały komplet stół, krzesła właśnie te ratanowe i chciałam jakby dokupić teraz dwa pozostałe krzesła, żeby jakby wstawić tylko cztery, ale okazało się, że ten stół, który mam, jest za mały, więc sobie darowałam, powiedziałam Agatce, że po prostu na wiosnę znajdę stół i sobie już tak na full wypas ogarnę ten taras, żeby tak było wszystko pięknie zrobione. Także myślę, że doczekam się jakichś nowych ratanów i będę musiała oczywiście pójść do ogrodu i gdzieś je jakoś usadowić. Co takiego jeszcze? Wrzosów nakupowałam i kupiłam sporo białych wrzosów tuż przed moim wyjazdem. Postawiłam je w takiej osłonce na doniczkę, której zamierzałam posadzić oczywiście te wrzosy. Ale wiecie, jakoś tak się spieszyłam, nie miałam czasu i zostawiłam je po prostu w tej osłonce. Wyglądało jakby były posadzone, no ale oczywiście Junior się do nich dorwał, dopadł i je porozgryzał, więc część mam rozgryzionych, część mam posadzonych, bo jak tutaj byli rodzice, no to mama mojego męża tam wsadziła te kilka wrzosów, które się uchowało tam do doniczki, natomiast zamierzam również podokupować trochę wrzosów, ogarnę te dynie i chciałabym już przygotowywać dekoracje właśnie przed domem. Również zamówiłam sobie wieniec na drzwi i tym razem będzie on z kwiaciarni Sotę, ponieważ wybieram się w sumie w ten weekend w Sotę, do Sotę również na układanie bukietów, ponieważ myślę, że taka wiedza po prostu mi się przyda. W każdym razie było zaproszenie na warsztaty wiązania wianków, tak jak wcześniej byłam u Marigold. Generalnie fajna sprawa, ale powiem wam szczerze, że jednak chciałabym mieć ten czas, żeby wiązać te wianki, wiecie, zbierać to wszystko, ale po prostu to jest bardzo czasochłonne, więc wolę sobie taki wianek zamówić. I w momencie, kiedy pojawiło się to ogłoszenie, tam był w tle taki wianek jesienny i ja się zapytałam, czy mogę taki gotowy wianek kupić. I okazało się, że mogę, więc zamówiłam sobie ten wianek. Mam nadzieję, że on przyjdzie niebawem, także te dekoracje po prostu już tutaj jesienne zapanują nie tylko w domu, ale właśnie również w całym ogrodzie, także tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Mam na sobie bluzkę, ona pochodzi z ASOS, niestety jest już wyprzedana, ale tak bardzo podobają mi się te kwiatuszki różowo-niebieskie, delikatne i tak właśnie myślę sobie, że mogę chyba założyć się te zielone kolczyki, pasowałyby mi, ale mam cały czas te motylki. Tutaj są.
Jakoś tak ostatnio mi się chce po prostu próbować czegoś nowego i właśnie widziałam, że do takiego romantycznego stylu tutaj ten... Nie, nie, za inny kolor zieleni, nie. Do tego założyłam jeansy moje z H&M-u i myślę, że założę jakieś wygodne obuwie, jakieś może tenisówki albo adidasy, bo będę oczywiście chciała pochodzić troszkę po ogrodzie i pozwiedzać tam piękny ogród Agaty z Susan Grey. Także to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Mam nadzieję, że następna scena, jaką Wam pokażę, to już będą gotowe kosze, które wybrałam właśnie od Susan. Także lecę i do zobaczenia niebawem. Dzień dobry. Po raz pierwszy. Czekaj. Dzień dobry, chciałam Wam pokazać, co takiego kupiłam. Jest kolejny dzień. To jest pojemnik na deszczówkę albo taki zbiornik na wodę. Ja go postanowiłam postawić tutaj. Jak będę podlewała te roślinki w donicach, to nie będę musiała biegać po wąż. Po prostu będzie wygodniej sobie odkręcić tutaj kranik. Siup. Albo stąd nabrać konewką. Tylko chciałam się przejść po ogrodzie i trochę ponagrywać i Wam po prostu pokazać, jak to wszystko wygląda, ale jest strasznie wietrznie, więc chyba dzisiaj to nie ma sensu. Ja właśnie wychodzę, spieszę się w sumie, więc pokażę Wam tylko mój dzisiejszy outfit. Po raz pierwszy założyłam kamizelkę swoją z Mormła, którą zamówiłam jakoś chyba wiosną. No i generalnie to jest pierwszy raz, kiedy mam ją na sobie, bo chyba było już później po prostu za ciepło, żeby ją nosić. Także jestem cała dzisiaj na biało. Nawet mam białe spodnie i do tego po raz pierwszy założyłam, słuchajcie, buty skórzane, sztyblety, także pogoda po prostu dzisiaj nie dopisuje, więc myślę, że musimy sobie to przełożyć, ale jestem na tarasie. No i mam skrzynię jeszcze, także słuchajcie, naprawdę zakupy były fantastyczne. Wszystko prezentuje się naprawdę rewelacyjnie, ale jest tak silny wiatr, że nie ma sensu, żebym ja tutaj latała i Wam pokazywała, ponieważ spieszę się. Muszę już wyjeżdżać, ale jak wrócę, może w weekend będzie trochę spokojniej, to Wam po prostu pokażę, co jak wygląda. Tutaj ta jesienna rabata po prostu wygląda przepięknie, oprócz tych chwastów. Ja sobie tutaj troszkę popracowałam, spuszczamy wodę z basenu. Wczoraj miałam godzinę dosłownie, więc ten fragment wyczyściłam troszeczkę. Zobaczcie, już jedna taczka pełna, tutaj pojemnik też pełny, więc do wyrzucenia czekają. Druga godzina, będę musiała się tym zająć, więc może jeszcze dzisiaj albo jutro uda mi się to dokończyć. No, pracy w ogrodzie jest naprawdę multum, ale to taka niekończąca się opowieść. No i gdzie ja wpadłam? Na TK Maxa i nawet się nie spodziewałam, że tyle rzeczy fajnych wypatrzę. Więc zabieram się za przymierzenie. To mi się spodobało. Zobaczymy. Myślę, że dlatego co teraz mam. Białe spodnie, biały sweterek. Będzie pasowało. Fajna kamizelka, ale nic specjalnego. Ten sweter po prostu marzenie, wełna z kaszmirem, ale tylko rozmiar XXS. Wolałabym S-kę albo M-kę nawet, żeby można było koszulę pod spód założyć. Ten kolor po prostu piękny. Spróbuję. Przymierzę. I cenowo jak to wygląda? Bardzo dobra cena. Bardzo. Gdyby tylko był taki większy. Ale i tak go przymierzę. No powiem szczerze, tragedii nie ma. Ale mimo wszystko wolałam, żeby był większy. Natomiast nie ukrywam, że się zastanawiam nad tym, czego nie wziąć, bo jest po prostu piękny. Piękny ten kolor, te warkocze. No i przede wszystkim wełna z kaszmirem. Tak sobie myślę, że może w praniu bym mogła trochę naciągnąć. Chociaż z drugiej strony i tak teraz wszystkie spodnie są z wysokim stanem. Nie wiem, pomyślę.
Następny sweter założyłam na ten zielony. Taki swetr płaszcz. Ja generalnie lubię takie bardzo takie swetry. Kolor mi się strasznie spodoba. Tkanina taka nylon z czymś tam, z wiskozą. No ale jest bardzo milutki w dotyku. Fajnie wygląda. Idealny na taką porę przejściową, czy można go związać paskiem. Mhm. Fajny. O, tutaj sytuacja jest idealna. To jest rozmiar większy MK. Sweter z kaszmiru. W pięknym granatowym kolorze. Ekstra, ekstra. Jednak myślę, że nie będę tutaj kombinowała i się wciskała. Rozmiar mniejszy. Jednak takie sweterki, które są luźniejsze, po prostu wyglądają lepiej. No i też czują się bardziej komfortowo, także to mi się strasznie spodobał sweter. Cena nie jest najniższa, ale jest to kaszmir, także warto. Ekstra. I do tego mogę założyć ten sweter. Granatowo. Z czerwonymi takimi wolutkami. No ciekawe, jak to będzie razem wyglądało. Sweter bardzo mi się podobał. Ale to co to jest? To lustro. Pod spodem też super, bo są te paseczki. Ale jakoś tak kojarzy mi się. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były takie fartuszki sklepowe. I tak mi się kojarzy. Nie ma fartuszek. Także może z białym pod spodem by wyglądał lepiej, ale nie. Jeśli to razem dobrze nie wygląda, to muszę z niego zrezygnować. Bardzo fajny sweterek rozpinany z kołnierzykiem. Kolor świetny. Natomiast tutaj coś nie gra. Jakbyś tak jakby był krzywo uszyty. I powiem szczerze, że strasznie mi to przeszkadza. Szkoda, bo bardzo mi się podoba bawełna i kolor fajny i fason. Ale myślę, że to by mnie drażniło za bardzo. Mam tutaj ostatni taki sweter, który będzie pięknie wyglądał na koszulę, ale w związku z tym, że nie wziąłam żadnej koszuli, a miałam wziąć, to przymierzę do tego. Odkąd wróciliśmy z Grecji, to przygotowuję na śniadanie nam jajecznicę z pomidorem. Kiedyś takie jajecznice robiłam, ale dzieciaki nie lubią i tak jakoś, wiecie, po prostu zaczęło się robić to, co dzieci lubią. I w każdym razie jedliśmy taką w hotelu u nas jajecznicę z pomidorkiem, więc taką również ostatnio robię. Do tego posypuję serem feta. No to nie jest feta, to jest ser sałatkowy, ale przypomina troszkę fetę, dużo przypraw i podane to wszystko na takim chrupiącym toście, no po prostu bajka, także dzisiaj również sobie przygotowuję takie śniadanko. Najpierw wrzucam pokrojone w kostkę pomidory na patelnię z delikatną ilością tłuszczu i to niech mi się tak poddusza przez jakieś kilka minut. Nie wiem ile, tak po prostu na oko. Jak mi się wydaje, że już jest gotowe, to wtedy wyłączam. Więc podduszam te pomidory, dodaję trochę soli od razu, żeby one puściły sok. A później na koniec jeszcze wszystko przyprawię, jak już będzie jajko. A w międzyczasie pokroję sobie fety. Biorę to, co mi zostało na patelnię i sobie podgrzeję takie resztóweczki.
wbijam po dwa jajka tak na głowę. I doprawiam według gustu. Ja mam tutaj taki zestaw przypraw od Just Spices, który po prostu uwielbiam. I oprócz tego, że to już jest gotowa mieszanka, to ja je mieszam właśnie w sposób taki dowolny. No i generalnie myślę, że im więcej przypraw, tym po prostu zasmakuje lepiej. Dobra, bo to już mi się prawie zrobiło, to jeszcze trochę szybko wymieszać jeszcze. I teraz na to nakładam jajecznicę. I to tak o to chodzi, żeby jeść to nożem i widelcem, a nie jak kanapkę. Na wierzch posypuję feto. I zaraz jeszcze tylko posiekam świeży szczypiorek, który wczoraj przyniosłam. Więc zaraz sobie jeszcze tylko posiekam szczypiorek i śniadanko niczym z Grecji gotowe. Pychotka. Musicie naprawdę spróbować, bo nie jest to trudne, a smak naprawdę wyborny. Hej, hej! Przysiadłam tutaj, żeby omówić wczorajsze zakupy, ponieważ powiem szczerze, nie planowałam totalnie trafić w ogóle na dział z dzianinami, ze swetrami, ale kiedy tylko weszłam do TK Maxa i zobaczyłam ilość tych swetrów, to stwierdziłam, że to jest fajna okazja, żeby wyłapać coś fajnego, jakieś perełki, więc powiem Wam szczerze, jeżeli teraz szukacie jakichś kaszmirów, czegoś fajnego w dobrych cenach i okazyjnych cenach przede wszystkim, to myślę, że warto się udać do TK Maxa. Jeśli chodzi o mnie, to ja się zdecydowałam ostatecznie na ten granatowy sweter, który jest w rozmiarze M i to jest sweter w 100% wykonany z kaszmiru. No, wzięłam rozmiar większy, ponieważ podobało mi się to, że on był taki luźny, poza tym wiecie, mamy luz w razie czego, jeżeli na przykład podczas prania on by się delikatnie skurczył. No jakoś po prostu poczułam to coś, że to jest taka rzecz, która poleży w mojej szafie przez dłuższy czas, więc postanowiłam wziąć ten sweter. Jeżeli chodzi o ten sweter z Ralpha Laurena, niestety go odłożyłam. Mam nadzieję, że uda mi się dostać taki w rozmiarze S albo M. Myślę, że ta XS-ka po prostu była zbyt obcisła i po prostu krępowała moje ruchy. No czułam się po prostu niefajnie. I następna rzecz, na którą się zdecydowałam, to bezrękawnik wykonany z wełny. Również on był od Polo Ralph Lauren w kolorze takim ecru. Myślę, że on będzie świetnie wyglądał z koszulami, z golfami, więc z pewnością będziecie go widzieć w moich nadchodzących vlogach, no bo już jednak te stylizacje jesienne wjeżdżają. Tak, pogoda już nie rozpieszcza i między innymi dzisiaj właśnie też jest deszczowo, chociaż chciałam Was zabrać właśnie przed dom i tak na spokojnie omówić i pokazać te rzeczy, które kupiłam od Susan Grey, ale zaczniemy może od tych, co są w domu. Sięgam tutaj po swoją świeczkę. Te osoby, które oglądają mnie od zeszłego roku, to mogły widzieć, że świeczka o zapachu, jak ona się nazywała? Coś tam Angel. Mam ściągawkę, to jest świeczka Sweet Grace od Bridgewater i ją możecie znaleźć również na stronie Susan Grey. Ja w zeszłym roku miałam takie malutkie te świeczuszki i w sumie taka mała świeczka wystarczyła, żeby cały dom pachniał. I to jest taki zapach, którego ja nie jestem w stanie Wam opisać. On jest po prostu piękny, luksusowy i myślę, że pasuje prawie praktycznie na każdą porę roku. Natomiast on tak otula swoim zapachem, więc dla mnie osobiście bardziej pasuje na jesień, zimę, także mam w dużym rozmiarze tą świeczkę. Zostawię Wam oczywiście linki do tych rzeczy, o których mówię w opisie filmu poniżej, więc jeżeli coś Wam się spodoba, to po prostu bezpośrednio będziecie mogły kliknąć. Jeżeli chodzi o rzeczy domowe, to tak, mam kosz jeden w łazience, drugi kosz mam na tarasie, a trzeci mam przed domem, więc sobie możemy zaraz pójść. Jeszcze rzeczy ratanowych, to mogę Wam pokazać ten chustecznik, który u mnie stoi na parapecie, on właśnie jest pusty, muszę go uzupełnić. Bardzo go lubię i te produkty z ratanu, które są w domu, one po prostu tak ocieplają wnętrze, ja po prostu uwielbiam. Także to jest z zeszłego roku. Tutaj na stoliku mam również taką tacę, więc myślę, że one chyba też są jeszcze dalej dostępne. To Wam je również podlinkuję. No po prostu uwielbiam te rzeczy. To są te kosze. Pokażę Wam kosz, który kupiłam
jako taki śmietniczek do łazienki, bo u mnie na przykład w każdym pomieszczeniu musi być śmietnik, a ja mam łazienkę tutaj na dole, taką bardzo surową. Tutaj są płytki takie marmuropodobne, tutaj jest wszystko w chromie, mimo że wolałam złoto, ale wtedy nie było jeszcze takiego złota, więc tak, myślę, że ta wiklina tutaj doda trochę charakteru. I ostatnio Wam pokazywałam, że sobie kupiłam taki koszyk, więc on tutaj się przydaje na takie drobiazgi, dodatkowy papier toaletowy, jakieś kostki i tak dalej. To tutaj jeszcze doszedł taki śmietniczek i to jest właśnie ten śmietnik od Susan Gray. Tutaj jest jeszcze napis z boku Keep Clean, ale on stoi pod ścianą, więc u mnie nie widać tego napisu. I tutaj ma taki fajny obracaną pokrywkę, co dla mnie jest bardzo ważne, żeby po prostu taki śmietniczek w łazience miał pokrywkę. Także widzicie, mały śmietniczek tutaj tylko w łazience, ale no, mam wrażenie, że po prostu bardzo tak ociepla i otula to wnętrze. Tutaj jeszcze w łazience mam również ten zapach Sweet Grace i to jest taki zapach do pomieszczeń, więc używam go czasami jako odświeżacz powietrza. Bardzo, naprawdę bardzo lubię ten zapach. Dodatkowo mam jeszcze jakiś olejek zapachowy i świeczkę. Dosłownie przed chwilą przestał padać deszcz, więc sobie tutaj to krzesło jeszcze wyciągnę, ponieważ no nie chowałam jeszcze krzeseł, stołu, bo lubię sobie tutaj usiąść na tarasie i kawkę pić, nawet w swetrze, otulona swetrem, czy też kocem, więc sobie tutaj to krzesełko pozostawię. I to jest to krzesło również ze sklepu Susan Gray. One są po prostu przepiękne. Na razie mam dwa, które postawiłam tutaj na skraju, ale docelowo chciałabym mieć 4 albo 6, natomiast na chwilę obecną 4 się nie mieszczą. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo stary stół, więc na razie tutaj nic nie kombinuję, nic nie zmieniam. Natomiast takim fajnym zakupem był również ten kosz. I tutaj na tarasie mam takie miejsce, z którym nie do końca wiedziałam, co zrobić. I ta skrzynia od Susan Gray wpasowała się po prostu idealnie. Na razie tylko schowałam obrus, ponieważ padał deszcz, ale to będzie świetny pomysł na przechowywanie jakichś poduszek, albo na przykład kapci, albo latem dzieciaki mi tutaj rzucały akcesoria do pływania, ręczniki i tak dalej. Natomiast myślę, że na zimę, i tutaj również to mi podpowiedziała Agata z Susan Gray, że mogę po prostu sobie w folię powkładać na przykład poduszki i też je przechowywać, nawet zimą. Także tutaj mam takie miejsce okryte, więc tutaj raczej deszcz nie dochodzi, śnieg nie dochodzi, więc myślę, że śmiało ten kosz może tutaj stać. Bardzo fajny, bardzo pojemny, no i pięknie po prostu wygląda na tarasie. Także tutaj ma taki napis Long Island. Ja nie pamiętam, jaki to jest wymiar, ale no jest to dość spory kosz. I no myślę, że naprawdę, słuchajcie, wygląda idealnie. Także jestem w szoku, że on tak po prostu tutaj mi się zmieścił i powiem szczerze, że już nie mogę się doczekać, kiedy w końcu tutaj wykończę ten taras, kiedy będzie ten właściwy stół, kiedy będą krzesełka i tutaj będzie to wszystko pięknie wyglądało, ale spokojnie, nie wszystko naraz, powolutku sobie idziemy. Pięknie się rozpogodziło, chociaż wszystko jest przemoczone, więc może to nie będzie najlepszy moment na to, żeby Wam pokazać, w jaki sposób tutaj ten zbiornik działa, ale co to jakiś karton, ale no po prostu on skradł moje serce, jak tylko zobaczyłam go w relacji, to się zakochałam. Ta doniczka też nie patrzcie na nią, ona wymaga TLC małego. Tak, i ty już biegniesz pierwszy, żeby się napić, bo już ostatnio pokazywałam, więc to jest taki pojemnik, który możecie przechowywać albo deszczówkę, albo właśnie tak na tarasie, czy przed domem, wodę. No i nie trzeba po prostu ciągnąć wielkiego węża, długiego węża, nieporęcznego, żeby podać na przykład doniczki. A tutaj, no, tych doniczek mam sporo przed domem. No i wszystkie trzeba po prostu podlewać. No dzisiaj tego nie muszę robić, ale i tak Wam pokażę, jak to działa. Także to jest naprawdę dość duży zbiornik i co jest dla mnie ważne, że ma pokrywkę. Ja nie chciałam, żeby to pudełko było bez pokrywki, ponieważ no, mogą liście wlecieć, owady i później na przykład taki kranik może się zatkać, więc myślę, że przykrywka była naprawdę kluczowa w moim wypadku. Poza tym jakbym chciała nabrać do konewki bezpośrednio, nie używając tego kranika, bo no, on jest na określonej wysokości, także jak macie wysoką doniczkę, no to już nie do końca pójdzie, na przykład żeby podstawić doniczkę, to wtedy można tą klapę podnieść i sobie po prostu zanurzyć konewkę i bezpośrednio wziąć wodę. Także proszę bardzo, mamy kranik i napełniamy elegancko. I można tutaj sobie od razu podlać.
Zarówno z tego pojemnika na wodę, jak i skrzyni na taras po prostu się mega cieszę. A ja nie ukrywam, że cieszę się bardzo z tej znajomości, więc myślę, że z pewnością jeszcze może przed świętami udam się do Agatki, jakby pojawią się nowości świąteczne. Jakieś może koszyczki na święta albo ozdoby, wiem, że chyba w zeszłym roku też były tak. Ale dobra, dobra, nie gadajmy o świętach, bo powiem szczerze, i tak widziałam już, że pojawiły się ozdoby świąteczne, pierwsze ozdoby świąteczne w sklepach, co myślę, że jest chyba nowością, bo nigdy się nie spotkałam jeszcze chyba z tym, że na moje urodziny, czyli na początku września, zamiast artykułów halloweenowych i w ogóle do szkoły, to pojawiają się po prostu choinki i ozdoby świąteczne i bombki. Także nie, nie, jeszcze z tym poczekajmy, na razie się pocieszmy tą jesienią. I dzień dobry, ja właśnie prawie gotowa jestem do wyjścia, więc chciałam Wam tylko pokazać moją jesienną stylizację. Jest to druga? Myślę, że chyba to już jest druga moja jesienna stylówka, a dzisiaj jest wyjątkowo jesiennie. Co chwilę przebija się słoneczko spoza chmur, więc wzięłam awaryjnie okulary. Natomiast no, temperatura już niestety jest ile? Na razie 13 stopni, ale dzisiaj ma być 16, więc jednak chłodno. Dlatego wjechała dzisiaj już wełniana marynarka, moja od Ralpha Laurena z zeszłego sezonu. Uważam, że to był jeden z najlepszych zakupów moich w zeszłym roku. I jakoś chyba kupiłam ją w tym samym okresie. Chyba sobie na urodziny ją sprawiłam w zeszłym roku. Więc bardzo się cieszę, bo jest to klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody. No po prostu jest super. Do tego dobrałam bluzę, jeansy beżowe oraz botki. Ponieważ wybieram się właśnie na warsztaty do kwiaciarni Sotę w Szczecinie, warsztaty układania bukietów. Tak jak wiecie, ja kocham kwiaty, ale nigdy nie poszłam na żaden kurs jakby układania tych bukietów. Jestem samouczkiem, tyle co podglądałam w kwiaciarniach, jak robią bukiety. Bardzo często na przykład jak dostaniecie już bukiet gotowy, on jest związany, to ja go po prostu rozwiązywałam i patrzyłam, w jaki sposób te kwiaty są ułożone. No po prostu taka jestem ciekawska. Więc stwierdziłam, że super sprawa. Pojawiły się warsztaty układania właśnie takich bukietów, więc chciałabym się nauczyć, jak to robić w profesjonalny sposób. No, ponieważ mam sama sporo swoich kwiatów, uwielbiam tworzyć bukiety, więc warto by było nabyć taką wiedzę. Dlatego, kiedy tylko przeczytałam, że takie warsztaty się pojawiły, no to oczywiście musiałam być pierwsza i się oczywiście zapisać. Niestety no, dzień mi totalnie pasuje, ponieważ dzisiaj jest sobota, jest dzień po moich urodzinach i przychodzą dzisiaj znajomi, więc no, będę miała mało czasu na ogarnięcie imprezy. Ale stwierdziłam, że taka okazja może się szybko nie powtórzyć, więc dlatego dzisiaj wychodzę. No i później będę miała jakieś tam 3 godzinki na ogarnięcie domu, 2-3, myślę, że powinno być ok. Także jadę na warsztaty, chciałam Wam tylko szybciutko pokazać swoją stylówkę. No i oczywiście pokażę Wam, jaki bukiet stworzyłam. Mam nadzieję, że nauczę się czegoś fajnego, wartościowego. No i przyjadę do domu, myślę, że z pięknym bukietem. Na to liczę. W porządku, ogarnęłam się, jestem w drodze. Kawa na wynos, cappuccino niesłodzone, będę fit. Chociaż a propos tego fit, to wykupiliśmy sobie karnety w końcu na siłownię, więc zamierzam wrócić do swojej aktywności, ale nie o tym chciałam mówić, nie zdążyłam wypić kawy, ponieważ od rana z dzieciakami, mimo że wstałam naprawdę bardzo wcześnie, znaczy bardzo, no o 7:00, standardowo, już teraz w weekendy mi się nie chce spać, wystarczyło tylko kilka dni, żebym wróciła do tego rytmu z powrotem, kiedy dzieci muszą iść do szkoły i bez problemu jakby budzę się o tej 7:00, więc miałam wstać, umyć głowę, włosy uczesać, zrobić jakąś maseczkę, wyjść z psem, no takie miałam plany po prostu, słuchajcie. Oczywiście śniadanko u nas to jest w ogóle zawsze full wypas, więc no dzisiaj również poszalałam. Ale zamiast zrobić to wszystko, co tam sobie zaplanowałam, to po prostu włączyłam Disney Plus z dzieciakami i włączyliśmy Hocus Pocus. Ja sobie przypomniałam, że reklamowali jakiś czas temu, że chyba na HBO albo właśnie na Disney Plus będzie ta druga część, bo ona niedawno w kinach była. No i włączyliśmy w sumie pierwszą część. Tak mówię, no to dobrze, dzieciaki, obejrzyjcie tą pierwszą część, bo później poszuka mama tej drugiej i sobie wspólnie obejrzymy któregoś razu. No i tak się wciągnęłam, słuchajcie, w ten film Hocus Pocus z tymi dzieciakami w tych piżamkach otuleni, że po prostu nie chciało mi się, wiecie, zostawiać ich, iść pod prysznic i w ogóle po prostu spędziliśmy takie małe, fajne takie, więc po prostu spędziliśmy taki fajny poranek. Oni teraz jeszcze dokańczają film, a ja już musiałam po prostu wyskoczyć. To
Także cóż, no nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, w jakiej formie to będzie w ogóle zorganizowane. Czy będziemy w kwiaciarni, czy będziemy na zewnątrz, bo też dostałam taką informację, żeby wziąć coś ciepłego, więc obawiam się, żebyśmy nie siedzieli na zewnątrz. No ale zobaczymy. Pogoda się, rozpogadza się, to jest plus. Słoneczko w ogóle wyszło, także może będzie troszkę cieplej. No pokazuje mi już 16 stopni w słońcu, więc nie ma tragedii. Jestem już w domu, wróciłam z warsztatów i pierwsze co, to wkładam swój bukiet i zaparzam do wrzątku. Ja generalnie o tym zaparzaniu słyszałam i czytałam już wcześniej, natomiast tylko wydawało mi się, że można zaparzać rośliny, które mają zdrewniałe końcówki, które mają zdrewniałe łodygi, a się okazało, że Ada powiedziała, że wszystkie kwiaty możemy jak najbardziej zaparzać i dzięki temu. Dlaczego to zaparzanie jest potrzebne? Ponieważ powietrze ulatuje z tych łodyg i one dzięki temu będą w stanie pobierać lepiej wodę. Także teraz moje kwiaty się zaparzają, później je przytnę, wsadzę do wazonu i pokażę wam, jak wyszedł mój bukiecik. Po drodze jeszcze zajechałam do kaskady, ponieważ chciałam kupić posłanie dla Reksia, bo no, ostatnio mu się zdarzają wypadki i tym razem już stwierdziłam, że już nie będę go prała, muszę je wymienić. I zawsze jak jeżdżę do TK Maxa, to jest wybór tych posłań, no po prostu ogromny. Natomiast teraz były duże, a ja tym razem nie potrzebuję dużego, nie potrzebuję super małego, tylko takie średnie i był ograniczony wybór, naprawdę bardzo okrojony, więc niestety dalej nie mamy posłania, ale udało mi się upolować ten pojemnik, taki pojemnik, nie wiem czy... Taki pojemnik, słuchajcie, metalowy, na smaczki. Ja już go wcześniej widziałam w TK Maxie, ale powiem szczerze, że tak 90 zł, trochę było mi szkoda. I jakoś tak za każdym razem odpuszczałam, stwierdziłam, że wymyślę coś innego, ponieważ mamy bardzo fajne pojemniki na karmę w spiżarni i dzięki temu po prostu powietrze nie dochodzi i ta karma cały czas jest świeża. I poza tym bardzo fajnie się nakłada, jest taka miarka i jest w sumie to uporządkowane, więc za każdym razem jak przychodzi nowa karma, to tam się wsypuje, no i po prostu jest porządek. Natomiast na smaczki, na te przysmaczki i smakołyczki nie miałam w ogóle pomysłu, to wszystko się wala, potem psy wchodzą do spiżarni, same wyjmują, no i wiecie jak to jest, więc taki pojemnik tym razem był przeceniony o 50%, więc go wzięłam, także jeżeli macie psy, coś takiego wam się przyda, to teraz to jest przecenione. Także wzięłam tylko ten pojemnik, przerażona byłam ilością ludzi. Ja nie wiem, ja po prostu nigdy w weekend nie chodzę do tych galerii handlowych. No bo przeważnie chodzę do galerii handlowych, to raczej tylko i wyłącznie do TK Maxa. Natomiast dzisiaj ilość tych ludzi mnie po prostu powaliła. Pełno osób i nie tylko ze Szczecina, ale z pobliskich miejscowości, dużo Niemców, dużo Ukraińców, naprawdę byłam w szoku, więc nastałam się w tych kolejkach, żeby wjechać do galerii, żeby wyjechać z galerii, żeby później wrócić, więc powiem szczerze, te zakupy w weekend, o nie, 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 jednak to nie dla mnie. Także teraz wróciłam, ogarnę swój bukiet i zacznę tutaj ogarniać dom, ponieważ no, wieczorkiem przychodzą nasi znajomi, więc trzeba było coś tam przygotować i ja też wypadałoby się, żebym się ogarnęła. Aha, i zapomniałam jeszcze wam pokazać, że zakupiłam u Ady książkę Elementarz Kwiatowy i nie wiem, czy śledzicie na Instagramie Kwiaty Miód i oni właśnie stworzyli taki elementarz kwiatowy. I ja zamierzałam kupić tą książkę, natomiast jakoś tak zawsze nie było okazji. I okazało się, że Ada była u nich na... Ada właśnie z kwiaciarni Sotę była u nich na warsztatach i zaopatrzyła się w te książki, więc miałam możliwość ją od razu kupić. Także przywiozłam ją do domu.
No i będę się z nią zapoznawać. Także bardzo fajne warsztaty, fajnie spędzony czas. Trochę się nauczyłam z jakby formowania tego bukietu, bo zawsze z tym miałam największy problem. Także myślę, że będzie dobrze. Także będę się dalej uczyła. Piękne. Piękne ilustracje, super. Dużo inspiracji z pewnością. Mega fajne. Także cieszę się, że tą książkę również nabyłam. Przy okazji, o, zobaczcie w ogóle na tą kompozycję. I to jest właśnie, o, tutaj mamy konia, lampka i to jest właśnie taka kompozycja, którą będę zmieniała u siebie tutaj, ponieważ tutaj mam cały czas mieszankę tych kwiatów suszonych i tych swoich gałęzi z ogrodu i tutaj przymierzam się, żeby zrobić taką istnie jesienną kompozycję, ale jeszcze nie było okazji, także dzisiaj jeszcze nie zdążę, jutro pewnie też nie, ale w przyszłym tygodniu chciałabym się tym zająć. No i właśnie tak sobie się zastanawiałam, żeby pójść po prostu do ogrodu, przejść się, no czekajcie tutaj. Trzeba zamknąć. Przejść się tutaj po polach i zobaczyć, może coś mnie zainspiruje i pokombinować. Także nie będę tego zmieniała jakby w 100%, ale myślę, że coś powyjmę, na przykład tą magnolię, bo to teraz nie jest sezon na magnolię. Coś tutaj powymyślam fajnego i właśnie też taka konsolka z kwiatami tutaj w korytarzu, no zawsze wygląda pięknie. Prawda, Reksiu? Prawda? Tobie też się podoba. No to elegancko. Układam właśnie sobie tutaj bukiet, jest bardzo i to bardzo zmasakrowany, bo no, 2 godziny nie miał wody, więc długo, więc mam nadzieję, że po tym zaparzeniu trochę odżyje, ale właśnie takiego kolegę zwinęłam z moich kwiatków, nie wiem czy widzicie, ale to jest naprawdę spory krzyżak. O, teraz go widać. Ja tak tutaj sobie układam te kwiatki, bo no wiadomo, trochę się potarmosiły w samochodzie. I mówię, co to za koleżka? Także złapaliśmy go i idziemy teraz do ogrodu go wypuścić, co? Idziemy, kochanie, go wypuścić? Tak. Dobra, dawaj, idziemy. Kochany, dzień dobry panu, kochany. Co tu? Dobra, i gdzie go wypuszczamy? Może tutaj gdzieś, albo tam daleko, choć tam koło ławeczki, co? Gdzie chcesz go wypuścić? Gdzieś w kwiatach, bo on lubi kwiaty. W kwiatach? Ale wolałabym nie w tych kwiatach, co mama robi, więc może dajmy go dalej trochę. O, tutaj, na środku. Tam dalej chodźmy, bo tam mama rzadko zagląda, co? Nie, nie otwieraj, bo ci wyjdzie. Musimy go... Najpierw mu miejsce znaleźć. Dawaj, tam na koniec. Tam rzadko kto chodzi. Do tego kwiateka. Bo tam... Do tego kwiateka? Ale ja te kwiateki będę przesadzać niedługo. Wiesz, jeszcze tą jesienią, więc... O, niech sobie w tujach rośnie. Nie otwieraj jeszcze, synku, bo wyjdzie na ciebie. Dobrze, chodź tutaj. No i dawaj, poczekaj. Połóż na ziemi. No i teraz otwórz pojemnik. Uważaj, ty mały. Nie jedz pająka. No i teraz podnieś. Delikatnie. Dobra, i zostaw. No zaczął się boi, bitulek. No uciekaj, kawaler. Siu? No, wychodzimy. No nie chcę wychodzić, ty! Patrz się do kurnikami. Uciekaj! To mój ulubiony pojemnik. A jak nie, to go zostawimy tutaj i sobie wyjdzie, jak będzie gotowy, dobrze? Nie. Później przyjdziemy po pojemniczek. Nie. Tak, ja myślę, że... Nie, zostaw, Junior, nie jemy! Zachować sobie do pokoju. Ale co do pokoju zachować? No, to jest taki na wygląd pająka. Pająka na wygląd? Nie ma czegoś takiego jak pająka na wygląd. To nie jest zwierzątko, które możesz trzymać w pokoju. To jest pajączek. On chce sobie tutaj żyć w roślinkach. Daj. To zaniesiemy do kuchni. Nie. Zostaw, proszę. Nie, no, to dlaczego on się boi? Zobacz, jak się schował, bidulek. Idziemy, chodźcie. On sobie wyjdzie. Tak? Chodź. O, teraz będzie mu łatwiej. Czekaj, bo on się chowa cały czas, wiesz? Dobra. Misiaczku, ale nie w tych spodenkach na trawę, bo będzie zaraz spodenki na zielone. Dobra, idziemy. Chodź. Jutro przyjdziemy po budynku. No, możemy przyjść nawet za 10 minut. Już go nie będzie, na pewno. Teraz. A ty chodź, kawaler, bo on go próbuje zjeść. Teraz. No, i tutaj myślę, że wygląda pięknie. Troszkę są klapnięte kwiaty, ale naprawdę liczę na to, że... zaraz powstaną, ponieważ zaparzyłam je, obcięłam łodygi, dostało odżywkę, więc myślę, że troszkę odżyją, ale
No piękne. Także myślę, że spojrzałam na tworzenie bukietów trochę od innej strony, bo powiem szczerze, że strasznie mi się takie bukiety podobały, ale nigdy nie umiałam ich sama zrobić. Mimo tego, że jakby dostęp do kwiatów mam ogromny i tutaj mam zaraz łąkę, więc mogę jakby pościnać sobie różnego rodzaju kwiaty i będę zdecydowanie bardziej odważniejsza w tym, co robię, bo zobaczcie tutaj nawłoć, która u mnie jest po prostu pełna, jest to chwaścior. Tutaj mam rumianek, pełno też u niego rośnie. Dalię mam, no tutaj można naprawdę kombinować i nie bać się, więc tak jak ja mówiłam nawet na warsztatach, że widziałam ostatnio chyba kompozycję robiła Laura z Garden Ensor, dodała na przykład gałązkę z malinami. Ta kompozycja po prostu wyglądała przepięknie, więc naprawdę to, co mamy w ogrodzie, warto wykorzystać i po prostu pokombinować, nie bać się, popróbować. Także super, jestem bardzo zadowolona z siebie. I dla mnie co najważniejsze, że podczas warsztatów nauczyłam się układać w ogóle w tej kolejności ten bukiet, ponieważ z tym zawsze miałam problem. Nie miałam pojęcia w ogóle, jaka jest zasada. W sumie gdybym chciała, to mogłam poczytać. Zobaczcie, Reksiu tam wie, że smakołki postawiłam i już będzie szczekał. Więc jakby teoretycznie mogłam poczytać na te i poszukać tej informacji, ale jakoś wiecie co, nie wiem, nie poszukałam. Więc sama czasami rozkładałam te bukiety, myślałam, że one są na krzyż. No, także wystarczyło tylko, wiecie, od profesjonalistki usłyszeć, w jaki sposób to zrobić. Prosiłam, żeby mi po prostu fizycznie pokazała, bo jakoś te ręce mi się tak nie składały, ale później załapałam, więc myślę, że teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej. No, powiem szczerze, nie mogę się po prostu napatrzeć na ten bukiet. Wygląda to pięknie. To jest właśnie coś, o co mi chodziło. Super. Zupełnie inne podejście do bukietu. Będę zdecydowanie próbowała. I jak tam? Pająk poszedł? No nie, on nie poszedł, tylko on miał za ślisko, bo on było trochę do góry. Aha. Więc mu pomogłem. Pomogłeś mu? No i elegancko. Uratowaliśmy pajączka. Super, kochanie. Dziękuję bardzo. Dobra robota.